Witam. Dzisiaj sobie zrobimy takie porównanie olejów do prowadnic, do łańcuchów. Dlatego, że kończy mi się mój olej, który zwykle używam, czyli Stila. A ktoś mnie zapytał, co używam, jaki olej stosować, więc pomyślałem, że jeśli już mam kupić, no to kupię sobie trochę różnych, tak, i wam pokażę, jak one wyglądają, czy czymś się różnią. Ja używam Stila, dlatego że kiedyś, jak zaczynałem swoją przygodę z pilarkami, kupiłem po prostu taki jakiś zwykły olej na stacji benzynowej, który owszem pierwszego roku sprawował się całkiem nieźle, ale jak chciałem go użyć w następnym roku, okazało się, że zrobiła się z niego taka dziwna konsystencja, tak? Taki budyń się z niego zrobił, nie dało się go używać. Więc stwierdziłem, że jednak te tanie oleje są do niczego i zacząłem stosować Stila. Przy nim już zostałem, ale dzisiaj pokażę wam różne oleje. Pokażę wam też, tutaj mam olej jadalny, bo wiem, że wiele osób taki stosuje, więc też dwa słowa o nim powiem. I tutaj mam olej przepracowany. Też wiem, że niektórzy stosują. Ja swoje zdanie zaraz też na ten temat powiem. Ale zanim sobie przejdziemy do obejrzenia tych olejów każdego z osobna, może najpierw kilka słów takich ogólnych. O co w ogóle to zamieszanie z tymi olejami do prowadnic, do łańcuchów? Przecież tam nie musi być nic szczególnego. Wystarczy, żeby ten olej smarował. I częściowo się z tym oczywiście zgadzam, ale niestety jest tak, że niektórzy producenci, a może raczej dystrybutorzy olejów do prowadnic, po prostu też o tym wiedzą, że to nie jest... Taki olej nie jest kluczowy dla pilarki, że on nie popsuje jej szybko, dlatego potrafią nam oferować produkty, które są bardzo złej jakości, które tak naprawdę prawie że nie smarują, tak? Także tutaj też moim zdaniem jednak jakiś poziom trzeba trzymać i ten łańcuch, prowadnica, jeśli nie mają dobrego smarowania, one też się zużywają. Także jednak warto stosować coś troszkę lepszego i zaraz się przekonamy, że to wcale nie musi być takie drogie. A więc zanim zajmiemy się tymi olejami do prowadnic, zacznijmy może od tych dwóch, które nie są przeznaczone do smarowania łańcuchów, a które wiem, że wiele osób stosuje. Mianowicie, no bo wiadomo, że no to są jednak oleje i one prowadnice nasmarują, także pilarka będzie na nich pracować. Ale moim zdaniem one nie są najlepsze, dlatego że stwarzają pewne zagrożenie dla naszych pilarek. Mianowicie pierwszym, powiedzmy, że będzie olej jadalny. Nieważne jaki, tak? Tutaj akurat mam taki, bo miałem taki w domu, ale to może być jakikolwiek inny jadalny. Chodzi o to, że tutaj te oleje, one potrafią, jeśli długo przebywają w pilarce, potrafią jełczeć, tak? Czyli psują się i potrafią... Mogą pozatykać nam te kanały olejowe, mogą coś tam zatkać w pompce oleju. Także tutaj pod tym względem nie są, no stwarzają pewne ryzyko, tak? Można by ewentualnie zadbać, żeby on nie zostawał w pilarce, nie wiem, co jakiś czas pilarkę uruchomić, przegonić trochę na jakimś normalnym oleju do prowadnic. Ale to jest takie, że tak powiem, ryzyko troszkę. Poza tym słyszałem gdzieś, na jakimś filmie w YouTubie, nie wiem czy to jest prawda, ale dzielę się z tym, bo, ponieważ słyszałem taką informację i sam nie wiem czy temu wierzyć czy nie, że ten olej jadalny, on podczas pracy pilarki wytwarza taką bardzo drobną mgiełkę, która potrafi się osadzać na cylindrze, na żeberkach cylindra. Tam oczywiście później się osadza też brud i ogólnie chodzi o to, że on trochę blokuje wymianę ciepła i pilarka potrafi się przez to przegrzewać. Ponoć, że to jest taka cecha tego oleju, zwykłe oleje, że tego nie mają, nie wiem, on jest może trochę rzadszy, lżejszy i po prostu taką mgiełkę tworzy. Sam nie wiem, jak do tego się ustosunkować, tylko po prostu wam mówię, co sam słyszałem. Tutaj warto też poruszyć kwestię ceny, bo większość osób stosuje olej jadalny, dlatego że on po prostu cenowo wychodzi taniej. Ale powiem wam szczerze, że tak po przejrzeniu internetu, jak zobaczyłem, ile kosztuje powiedzmy 5 litrów oleju jadalnego i 5 litrów najtańszego z tych normalnych olejów, to różnica wcale nie była jakaś duża, także, a wręcz czasami była na niekorzyść olejów jadalnych. No zależy, jaki olej kupimy. Wiadomo, że jakiś najtańszy prawdopodobnie będzie trochę tańszy.
ale czy to ryzyko stosowania niewłaściwego oleju opłaca się, no to już zależy od Was. Natomiast to do oleju samochodowego przepracowanego, no to wiadomo, że tutaj w tym oleju nie dość, że potrafią być jakieś tam zabrudzenia, no bo z misy samochodowej, z misy korbowej samochodu tam jakieś drobinki, jakieś zabrudzenia zawsze spływają, to jeszcze dodatkowo ten olej, on już jest przepracowany, czyli nie ma swoich właściwości, on jest trochę taki rozrzedzony, bo tam się potrafią różne substancje, na przykład domieszać paliwo czy nawet woda, i ten olej już nie ma swoich właściwości. Poza tym, że oczywiście jest brudny. Można by stosować olej samochodowy czysty, tak, bo niektórym zostaje po wymianie oleju w samochodzie, tam zwykle nam coś zostaje. I teoretycznie taki olej byłby dla pilarki bezpieczny, ale ja go nie polecam i nie stosuję z tego względu, że on nie jest biodegradowalny. Ja się Wam przyznam, że nie jestem jakimś ekofanatykiem, tak, ale jednak jeśli mogę, to staram się trochę to środowisko oszczędzać i dlatego osobiście takich rzeczy nie robię, nie stosuję oleju samochodowego do pilarek, do tego są oleje biodegradowalne. Oczywiście te oleje też nie są biodegradowalne w 100%, one są, nie wiem, w 90%, w 80%, zależy od oleju, ale nie w 100%, ale to zawsze lepiej niż zwykły olej samochodowy. Także te dwa oleje, mimo że nasmarują nam łańcuch, one będą pracować na pilarce, jednak moim zdaniem nie warto ich używać, no nie warto aż tak bardzo oszczędzać i raczej ich nie polecam. Więc teraz zajmijmy się olejami już typowo, sobie je tutaj odłożę, żeby nam nie przeszkadzały, i zajmijmy się teraz olejami już typowo do łańcuchu, do pilarek. I tutaj powiem Wam, że wszystko, co teraz usłyszycie ode mnie, to jest moje własne zdanie, moja własna opinia, także możecie się tym trochę sugerować, a możecie wcale. Bardzo zapraszam do pisania pod tym filmem, do komentowania, co Wy sądzicie, jakie Wy polecacie oleje. Wasze zdanie jest równie ważne jak moje. Natomiast te oleje, które są przeznaczone typowo do pilarek, do łańcuchów, ja bym tak naprawdę podzielił na takie trzy kategorie. Pierwsza to są oleje stosowane, sprzedawane przez firmy produkujące pilarki. To są, powiedzmy, tutaj mamy Stila, Husqvarna, Makita, Dolmar, Oleomag. To są oleje w miarę drogie, około 80-100 zł. Oczywiście można też drożej kupić, ale da się za 80-100 zł kupić. Także powiedzmy, i oczywiście mówię cały czas o zbiornikach 5-litrowych, tak? Bo po prostu to są bardziej opłacalne pojemności. No i ja tyle kupuję, bo sporo zużywam. Także te oleje, tak zwane firmowe, sprzedawane przez producentów pilarek, moim zdaniem są produktami bardzo pewnymi, bardzo dobrymi, no z tym, że też trochę drogimi, tak? Chociaż trzeba zauważyć, że niektóre firmy sprzedające oleje do łańcuchów, mimo że nie są znane, nie są jakieś popularne, to też potrafią się cenić i też potrafią cenami podchodzić właśnie do tych olejów. Także to też nie zawsze, kupując olej mało znany, nie zawsze zaoszczędzimy. Więc to jest taka pierwsza kategoria. Druga kategoria olejów, jakie ja bym wyróżnił, to są firmy, które produkują oleje, które żyją z produkcji olejów, tak? Tak jak tutaj mamy Orlen, tutaj mamy Manola, tu jeszcze Lotosa też są oleje, też bym je tutaj dołączył, zaliczył do tej grupy. Tutaj też moim zdaniem są to, jest to grupa olejów w miarę pewnych, dlatego że wiadomo, że takie firmy też mogą produkować trochę gorsze produkty, ale jednak jakąś jakość muszą utrzymać, dlatego że oni żyją z produkcji olejów i nie mogą sobie pozwolić na złą opinię, na bardzo złą opinię, tak? Także tutaj jakaś jakość też musi być zachowana. Poza tym plus jest taki, że oni produkują te oleje na masę, więc tutaj cena jest sporo niższa niż w tych takich firmowych, tak? Tutaj oleje tego typu można kupić już za 60-65 zł za 5 litrów. Także to jest cena praktycznie
taka sama, za jaką kupimy jakieś inne, te nawet najtańsze oleje. Rzadko się zdarza, żebyśmy zeszli z tymi olejami takimi niefirmowymi, takimi nieznanymi, poniżej 50 zł, no to już taka rzadkość jest. Takich olejów, szczerze mówiąc, nawet bym się trochę obawiał, ale generalnie chodzi o to, że te firmy, moim zdaniem, produkują odpowiedniej jakości oleje za rozsądne pieniądze. Także tutaj jest taka grupa olejów, których bym się nie obawiał użyć i które nie kosztują za dużo. Natomiast trzecia grupa olejów to są te oleje producentów, albo nawet nie producentów, tylko po prostu dystrybutorów, którzy nie wiem, czy sami robią oleje, czy ktoś dla nich robi, a oni tylko firmują swoją naklejką, co też jest oczywiście bardzo częste. I tutaj są oleje, powiem wam, to jest taka najbardziej grupa niepewna, dlatego że tu potrafią być oleje bardzo dobre, a potrafią też być oleje bardzo słabe. Cenowo też różnie one wychodzą, mogą być tanie, mogą być trochę droższe. To jest taka trochę chaotyczna grupa i tutaj po prostu no, trzeba te oleje może sprawdzić przed zakupem, dowiedzieć się na internecie, jakie są opinie o nich, bo to moim zdaniem są oleje takiego podwyższonego ryzyka. Do tego jeszcze taką ciekawostkę wam powiem, bo tutaj jak widzicie mam kilka różnych olejów, które kupiłem do tego naszego porównania. A ciekawostką jest to, że na przykład ten olej Naka i zaraz ten olej Ecopil, tak naprawdę, oczywiście nie wiedziałem o tym przed zakupem, ale tak naprawdę oba te oleje produkuje jedna firma. Tutaj macie z tyłu naklejkę tej firmy. Chyba nie wiem, czy ona wymaga, żeby ta naklejka, żeby ich nazwa była na opakowaniu, czy po prostu oni sami reklamują się tą firmą. W każdym razie to jest firma Ecomax, czyli te dwa oleje to tak naprawdę jest jeden olej, więc będę tylko jeden tutaj wam pokazywał, nie ma sensu dwóch porównywać, bo prawdopodobnie to jest dokładnie to samo. Ta sama firma je produkuje. I tutaj jeszcze taka ciekawostka, kilka olejów, których ja nie posiadam, ale zwróćcie uwagę, w jakich są pojemnikach. To wszystko są takie same pojemniki, prawdopodobnie ta sama firma je robi, tylko naklejki są inne, albo zbieg okoliczności, może po prostu tylko pojemniki są te same, a oleje inne, tego nie wiem. Jednak wygląda to dość podejrzanie. I tu mam takie dwa oleje, które nie wiadomo kto produkuje. Zobaczymy sobie jak one wyglądają. Zobaczymy w środku. I tutaj mam dla was taką trochę może ciekawostkę, dlatego że tu mam taki olej, który jest akurat w przezroczystym pojemniku i zobaczcie co tam się na dnie zebrało. Tak wygląda czasami dno właśnie tych tańszych olejów. Także tam już widać, że jakiś osad się oddzielił. Domyślam się, że ten olej już mógłby zatykać filterek oleju w pilarce. Ciekawe jak inne wyglądają pod tym względem. Niestety nie są w przezroczystych pojemnikach, być może, że specjalnie. A więc tutaj mamy te oleje już wylane z pojemników, żebyśmy zobaczyli jak one wyglądają. Nie będę tutaj jakichś, nie wiem, badań przeprowadzał, czy coś innego. Nie jestem chemikiem ani fizykiem. Także nie będę udawał, że jakieś fachowe tutaj badania przeprowadzam. Po prostu wam pokażę, jak one wyglądają i sami ocencie, co o nich myślicie. Tutaj jest olej jadalny, tu jest przepracowany, tutaj jest sztila, tu będzie ekopil, tu jasol. Ecopil to jest to samo co NAK, tak? Bo stwierdziłem, że to jest ta sama firma, robi je. Czyli tu jest jasol, tutaj jest manol, orlena i pilak. Ten, który miał taki osad na dnie.
Tutaj mamy blachę położoną pod kątem, czyli te oleje powinny spływać. I po kolei będę po kropce dawał każdego oleju. Pierwszy jest olej mineralny. Teraz zużyty samochodowy. Tutaj widać, jak mineralny szybko się przesuwa, czyli po prostu pewnie jest rzadszy. Olej Stila. Moim zdaniem z tych trzech jak na razie najbardziej gęsty, najbardziej lepki. To jest NAC albo Ecopil. To jest Yasol. Tutaj mamy Manola. Olej Orlenu. Tutaj mi się chyba troszkę mniejszą kropkę dało niż w innych. Ten ostatni Pilak. Też zauważcie, że dość szybko zasuwa. Ja bym powiedział, że porównywalnie do jadalnego oleju. Nie wiem, czy to porównanie coś Wam mówi, ale takie zrobiłem. Możecie sobie zobaczyć. Ten przedostatni z Orlenu, tutaj stanowczo kropka była mniejsza, dlatego wolniej się przesuwa. A więc teraz pora na podsumowanie tego mojego małego porównania. I przyznam się Wam, że zrobiłem je zarówno dla siebie, nie tylko dla Was, ale też dla siebie, bo chciałem po prostu zobaczyć, który z tych olejów będzie dobry, który mogę stosować w przyszłości, który może być dobry, a trochę tańszy od Stila, którego do tej pory stosowałem. I powiem Wam, że wnioski są dość zaskakujące, ale po kolei. Na jakiej podstawie? Oczywiście to, co teraz powiem, to jest moje prywatne zdanie, to jest moja obiektywna opinia. A na jakiej podstawie oceniłem te oleje? Z tym, że tak dla siebie, tak? Na swój użytek. Mianowicie poza kamerą, bo to nie chciałem tego pokazywać, nie byłoby zresztą może sensu nawet, ale poza kamerą tak sobie wielokrotnie każdy z tych olejów przecierałem w palcach. Po prostu chciałem wyczuć, który z nich tworzy najgrubszą warstwę, który z nich najlepiej likwiduje tarcie i który z nich działa najdłużej, tak? Więc tutaj muszę Wam powiedzieć, że aż dostałem skurczów w dłoni, tyle razy to robiłem, ale doszłem do ciekawych wniosków. Więc tutaj muszę zatrzymać i uprzedzić Was, że wszystko, co dalej będę mówił, będzie na podstawie mojego badania organoleptycznego. Także jeśli ktoś tego nie uznaje, jeśli dla kogoś jest to śmieszne albo bzdurne, to niech po prostu dalej nie ogląda i niech zatrzyma w tym momencie. Nie wiem, czy ten mój test będzie dla Was jakiś miarodajny, czy w ogóle weźmiecie go pod uwagę, czy nie. Zresztą to nieważne. Ja Wam powiem po prostu, do jakich wniosków ja doszłem. Mianowicie, powiem po kolei może, tak jak od początku testowałem, pokazywałem te oleje, czyli najpierw olej roślinny. Muszę powiedzieć, że całkiem nieźle działa, cienką warstwę tworzy, nie utrzymuje się zbyt długo, ale jeśli chodzi o samo likwidowanie tarcia, to nawet fajnie działa, ale nie jest moim zdaniem zbyt trwały. Raczej nie jest jednym z najlepszych. Następnie olej samochodowy i tutaj muszę Wam powiedzieć, że nawet skutecznie działa, skutecznie likwiduje tarcie, długo się utrzymuje, może nie tworzy aż tak grubej warstwy, ale według mojego wyczucia tworzy jedną z grubszych wśród tych olei. No tylko wiadomo, że jego dużą wadą jest to, że on jest po prostu zabrudzony, a druga sprawa, że jest nieekologiczny. No, rozumiem, że nie każdemu na tym zależy, ale ja ze względów ekologicznych, dlatego że on nie jest biodegradowalny, odradzam go. No a poza tym oczywiście jest brudny i może tam zostawiać jakieś osady w układzie smarowania pilarki. Następnie olej Stila. Tutaj powiem Wam, że nie zaskoczył mnie. Po prostu on tworzy grubą warstwę, długo się utrzymuje, dobrze chroni przed tarciem. Także tutaj nie było żadnych niespodzianek, po prostu dobry olej, według mnie bardzo dobry. Zaraz powiem, jeden z najlepszych,
ale nie jedyny, zaraz dojdziemy do tego. Następnie olej, to chyba był Ecopil albo NAC, robi to firma Ecomax, tak? Tutaj muszę powiedzieć, że całkiem niezły olej, tak? Warstwa może nie jest tak gruba jak w sztylu, nie jest tak kleisty, ale dość długo się utrzymuje, dobre ma właściwości te likwidujące tarcie, także moim zdaniem całkiem nieźle. Zresztą mógłbym powiedzieć, że dokładnie tak samo prawie jak ten, być może, że są nawet z tej samej fabryki, nie wiem, no troszkę kolorem się różnią, ale właściwości są bardzo zbliżone, przynajmniej na moje wyczucie. Ten drugi to jest Jasol, też nie ma się czego wstydzić, moim zdaniem nawet niezły olej. A teraz czarny koń mojego zestawienia, to jest olej Manol. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że no można się było spodziewać dobrej jakości, dlatego że to jest firma, która robi różne oleje samochodowe i tak dalej. Ona nimi handluje, z tego żyje, więc powinny być dobre, ale cenę ma całkiem niezłą. Ja ten olej piątkę kupiłem za chyba 58 zł, jak się nie mylę. Natomiast jakość, grubość warstwy, jaką ten olej tworzy, długość, jak długo się utrzymuje, to naprawdę powiem Wam, że wcale nie ustępuje sztylowi, może nawet odrobinę lepszy jest. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że mnie to trochę zaskoczyło, że w tej cenie taki moim zdaniem świetny olej. I tutaj od razu chyba nie zaskoczę nikogo, mówiąc, że ja raczej przechodzę na właśnie ten olej ze względu na cenę, tak? Bo jeśli chodzi o sztyla, w ogóle mu nie ustępuje, natomiast cenowo jest sporo tańszy. Także taka jest moja opinia o nim. Możecie mieć inną, jakby co, to piszcie w komentarzach. Olej Orlena, to jest Pilarol. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że on też mnie zaskoczył, ale raczej w ten negatywny sposób, dlatego że on nie jest zły, nie, tego nie mogę powiedzieć, ale jednak spodziewałem się czegoś troszkę więcej. Tak naprawdę na moje wyczucie to ja bym go porównał tak do tych olejów NACA, tego Ecopil czy Jasola. Moim zdaniem on wcale nie jest od nich lepszy. Jeśli jest, to na pewno niedużo, w każdym razie ja tak to wyczuwam. Także tutaj troszkę mnie zaskoczył na minus. Nie to, że jest zły, ale jednak ta śliskość tego oleju nie jest taka, jak powinna być moim zdaniem, jak w tych najlepszych olejach. Trochę krócej się utrzymuje na palcach ta śliskość, w ogóle ten efekt likwidacji tarcia, tak? On się trochę krócej utrzymuje. Także raczej szału nie ma. Szału nie ma, ale powiem, że no w tej cenie on nie jest drogi, on chyba 61-65 zł kosztuje. Także w tej cenie no nie jest źle, ale szału nie ma. I ostatni olej to jest ten Pilak, ten, który miał ten osad na dnie. I tu Wam muszę powiedzieć, że moim zdaniem on jest najgorszy, tak? Najgorzej mi jego właściwości wyglądają, jeśli chodzi o wyczucie w palcach. Krótko się dość utrzymuje, słabe ma te właściwości smarujące. Nie to, że się nie nadaje, myślę, że nadaje się do pilarki, ale jednak z tych wszystkich, które tu mam, nawet bym powiedział, że jest gorszy od oleju roślinnego, jeśli chodzi o te właściwości smarne, tak? Także no ja to raczej bym go nie polecał, nie pamiętam ceny, pewnie drogi nie był, ale jednak czasami warto troszkę więcej dopłacić, żeby mieć coś lepszego. Także to by było takie moje porównanie, moja własna opinia na temat tych olejów. Jeśli macie swoją, bardzo proszę napiszcie w komentarzach, co myślicie, który olej według Was jest dobry, który jest kiepski. Ja może jeszcze jakiś krótki filmik, taką wstawkę zrobię później, bo jeszcze olej jeden do mnie nie doszedł, jakiś, zdaje się, że Vegatol się nazywał, coś takiego. Także jeszcze jego też będę chciał sobie sprawdzić. Być może, że pokażę Wam na filmie, co o tym myślę. Natomiast takie są moje wnioski. Ja osobiście uważam po tym moim tutaj małym teściku, że jednak najbardziej warty jest ten olej, najbardziej warty swojej ceny.
Jest to manoketenol, nie, ketenolen, OL. Przeczytajcie sobie, ketenol, coś takiego. W każdym razie on wyszedł mi dobrze cenowo i jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy jakościowo. Także to by było na tyle, co Wam dzisiaj chciałem pokazać. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na inne filmy.